Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Co jakiś czas zapraszam Was na projekt Denko, czyli film, w którym opowiadam o kosmetykach, które ostatnio zużyłam. Mam tutaj ze sobą, jak zazwyczaj, dwie torby kosmetyków, które ostatnio zużyłam. Są tu zarówno sprawdzone moje ulubione kosmetyki, jak i nowości, które ostatnio testowałam. I niektóre są ok, ale niektóre trochę gorzej. Więc jeżeli chcecie posłuchać, co warto kupić, a co nie, to koniecznie zostańcie ze mną do końca. Jeżeli film Wam się spodoba, nie zapomnijcie o kciuku w górę. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na film. Wiecie co, dzisiaj mam ochotę zacząć od tej mniejszej torby, w której zazwyczaj mam produkty właśnie mniejsze, jakieś takie pielęgnacje twarzy, kolorówka. Więc bez dłuższego wstępu zaczynam, będę brała po kolei rzeczy. Pierwsza z nich jest to produkt, który dzisiaj zużyłam robiąc makijaż do filmu, czyli mgiełka fiksująca z Golden Rose. Golden Rose Makeup Fixing Spray Sets and Extends Makeup Wear and Fresh Look. Jest to buteleczka o pojemności 120 ml, więc no tak, nie mało, nie dużo. Starcza na trochę, chociaż u mnie to było bardzo długo, ponieważ ja się rzadko maluję. I też nie do każdego makijażu używam takiej mgiełki, więc tak naprawdę była ona ze mną od prawie początku mojej takiej tej historii podróży makijażowej. I wspominam generalnie spoko ten produkt, ponieważ rzeczywiście trochę pomaga tak utrwalić ten makijaż, chociaż nie to, że nie jest do zdarcia. Głównie daje to, że jak się popsika, to wiecie, ten puder, jak mamy na twarzy, mamy dużo nałożone, to nie jest tak bardzo widoczny, właśnie skóra wygląda bardziej naturalnie. Więc no to ok. Nie ma jakiegoś drażniącego zapachu. Jedyny jej minus tak naprawdę to ten atomizer, który ma w sobie, ponieważ, no nie wiem, może to akurat w mojej buteleczce, ale generalnie jest ok, bo daje taką rozproszoną mgiełkę, ale czasem leci tak kilka takich większych kropelek, one zostawiają takie plamki na twarz, więc trzeba poprawić beauty blenderem, palcem, pędzlem, czymkolwiek, żeby takiej kropeczki, właśnie jakby takiej wody nie było widać. Więc generalnie za bardzo do zarzucenia nic nie mam, chociaż nie jest to jakiś produkt wow, że nie wiadomo co robi, no ale jest to też mgiełka fiksująca, więc no wiecie, ona nam nie zrobi całego makijażu. Ona ma tylko trochę utrwalić, pomóc zniwelować taki efekt takiej bardzo zapudrowanej twarzy, więc no. Z tego co pamiętam też nie jest jakaś taka droga, ja bym też drogiej nie kupiła, więc no myślę, że no. Można, chociaż wiecie, no ja za wiele mgiełek nie używam w swoim życiu, więc nie mam za wielkiego porównania. Dobra, idąc dalej, mam tutaj antyperspirant i dezodorant. Zacznę od tego, czyli Nivea Dry Fresh Antyperspirant Real Life Tested. Butelka ma 250 ml. Generalnie on jest naprawdę spoko, działa. Ma fajny zapach, a przede wszystkim podoba mi się to, że ma dużą butelkę, więc na długo starczy i nie muszę się martwić, że zaraz muszę lecieć do drogerii i kupić. No więc generalnie spoko. A tutaj mam dezodorant z Le Petit Marcellier. Brzoskwiniowy. Nie będę czytać tutaj, nie wiem po jakiemu to jest, pewnie po francusku, więc nie będę kaleczyć. To już ma 200 ml, ale ten dezodorant jest świetny. I zwracam uwagę, że jest to dezodorant, chociaż niestety wycofali i z Rossmana, i z Hebe, więc niestety już nie są dostępne. Może gdzieś w internecie, ale nie zostawiam. Chciałam powiedzieć, że pięknie pachnie. Naprawdę śliczny zapach, zarówno w tym dezodorancie, jak i w żelu pod prysznic mi się bardzo podoba, więc mogę Wam serdecznie polecić. Oczywiście było wiele wersji zapachowych, ale ta według mnie jest najśliczniejsza. Jeżeli wiecie, gdzie jest dostępny, to bardzo chętnie bym poprosiła, żebyście napisali mi w komentarzach, ponieważ jak ostatnio byłam w drogeriach zarówno Rossmanie, jak i Hebe, to tego nie było. I teraz jest dosłownie jeden dezodorant w każdej drogerii, więc no. Okej, okay. Idziemy dalej. A, jeszcze tutaj mam gagatka takiego małego. Wersja podróżna antyperspirantu Black and White Invisible z Nivea. Ja właśnie ten, po prostu to jest dostępne w Rossmanie na tym dziale miniaturek i zawsze to biorę, po prostu chodzi mi o małą wersję w podróży, że ostatnio byłam na wyjazdach, to w końcu go zużyłam. I to ma 100 ml. Dalej idąc, mam tutaj żele pod prysznic. Możecie się przerazić, ale to dlatego, że nie zużyłam ich wszystkich. Mam 4 żele do twarzy, 3 z Neutrogeny i jeden z Garniera. I zacznę od tego, czyli Garnier Czysta Skóra, oczyszczający żel zwężający pory. Ma ekstrakt z eukaliptusa, cynku i kwasu salicylowego. Jest on przeznaczony do skóry mieszanej, tłustej z niedoskonałościami.
Ponieważ ostatnio był problem z dostępnością mojego ulubionego żelu, o którym zaraz Wam opowiem, no to musiałam kupić te żele. W sensie, tak naprawdę ten kupiłam, bo kiedyś używałam. Potem kupiłam ten, bo ten mnie za bardzo wysuszył. No, ten mi się nie sprawdził, to potem kupiłam ten i ten, ten też mi się nie sprawdził. Więc no, ale po kolei. Co mi się nie spodobało w tym żelu? Generalnie jest spoko, tylko niestety do mojej skóry jest za mało oczyszczający. I tu specjalnie Wam przeczytałam przed chwilą, że jest przeznaczony do skóry mieszanej, tłustej z niedoskonałościami, ponieważ to wskazuje, że ten żel jest taki, wiecie, mocno oczyszczający, skupia się właśnie na takim wysuszaniu, niwelowaniu niedoskonałości. Też ma cynk w sobie. No a cynk znany jest z tego, że to pomaga walczyć właśnie z przetłuszczaniem się skóry. No ale jednak ten żel, no nie jest przeznaczony do tej skóry. Ja bym szczerze powiedziała, że on się nadaje do skóry normalnej, ponieważ oczyszcza tą skórę, ale zbyt delikatnie dla skóry tłustej. Sorry, ale to nie zmywa zbyt dobrze sebum i przy tym żelu po prostu moja skóra się zapchała. Nabawiła mi się po prostu kolejnych krust. Więc no niestety, jak widzicie, zużyłam tak prawie pół, ale no nie mogę tego polecić dla skóry tłustej, czy tam z niedoskonałościami, która się zapycha. Do skóry normalnej okej, do skóry suchej, no będzie to już za mocne wysuszenie. Jeżeli mówimy o wysuszeniu, to nie można zapomnieć o tym gagatku. Jest to świetny żel generalnie, tylko niestety, pomimo tego, że wysusza, to nie wiąże się z tym, że tak dobrze oczyszcza. Oczyszcza okej, chociaż nie tak wow, a bardzo wysusza skórę. I to nie jest tylko moje zdanie, a też mojej siostry. Okej, mamy dosyć podobną skórę, ponieważ też mamy tłustą w strefie T, mocno przytłuszczającą się. Moja siostra ma trochę bardziej tłustą na policzkach niż ja. Mamy problem z niedoskonałościami, ale nas obydwie za mocno wysuszył. Ja po prostu po użyciu tego żelu musiałam od razu piec po krem do nawilżania twarzy i musiałam nałożyć go dwa razy grubszą warstwą, ponieważ moja skóra po prostu była przesuszona. I pod koniec używania tego żelu nabawiłam się tego, że moje policzki były niestety odwodnione. Może nie takie przesuszone i miałam jakieś takie placki z skórkami, tylko po prostu czułam, że ta skóra jest tak nienawilżona, że aż się czułam tak trochę niekomfortowo. A żel to jest Visibly Clear Pink Grapefruit Facial Wash. I to jest Gently Cleanses, Purifies and Invigorates for Fresh and Radiant Complexion. No niestety się z tym za bardzo nie zgodzę. Generalnie produkt jest okej, chociaż uważam, że za bardzo wysusza. No i mogłyby użyć tego żelu osoby, które naprawdę mają tak, że żaden żel ich po prostu nie oczyszcza wystarczająco. Chociaż uważam, że to ja należę do takich osób i ja używam dosyć mocnych kosmetyków, więc no boję się, że niestety dużo osób mógłby przesuszyć ten żel, ale świetnie pachnie. Po prostu zapach ma boski. Jeżeli chodzi o kolejny żel, który niestety wysusza, to jest ten Neutrogena Oil Balancing Facial Wash with Lime and Aloe Vera. No niestety ten żel też. Niestety wysusza, ale on właśnie nie oczyszcza. W sensie przy tym zauważyłam, że mnie zapchało. Przy tym mnie oczyszczało, nie zapchało, ale przesuszało. A przy tym mnie wysuszało i zapchało. Więc ja już nie wiem w ogóle. Nie wiem, o co chodzi, ale moja skóra po użyciu tego żelu była tak ściągnięta, tak spięta, jakby ktoś mi specjalnie naciągnął, ale to nie było miłe naprężenie, jak nieraz są takie na przykład, nie wiem, maseczki właśnie ujędrniające, tylko to było takie niekomfortowe spięcie skóry, więc no, a niestety mnie zapchało, więc jak widzicie, użyłam bardzo mało, ale to dlatego, że ten produkt jest wydajny, ponieważ naprawdę na całą twarz spokojnie wystarczy jedna pompka. Tak jak w tym używam dwóch, to tak w tym jedna. Chociaż mam wrażenie, że to już jest kwestia tej pompki, bo jak widzicie, te opakowania się różnią, a normalnie zawsze wszystkie żele Neutrogeny były dostępne właśnie w takich opakowaniach, a teraz są wszystkie w takich, więc to po prostu pewnie kwestia, że pompkę zmienili i ona więcej produktu wydobywa. Buteleczki generalnie mają 200 ml, właśnie są z pompką, więc wygodne do używania. No ale niestety te dwa żele się nie sprawdzają pomimo pięknego zapachu. Za to jest mój ukochany, ulubiony Neutrogena Visibly Clear Spot Proofing Daily Wash. I to jest Works with Your Skin to Help Clear Spots and Defend Against New Breakouts. I z tym się zgadzam. Ja uważam, że jest to świetny produkt do skóry
Może normalnej nie wiem, bo może być trochę za mocny, chociaż raczej nie wysuszy, ale do skóry tłustej, z niedoskonałościami, z taką tendencją do zapychania się, myślę, że jest to świetny produkt, ponieważ genialnie oczyszcza, ale skóra się nie zapycha, ale z drugiej strony jej nie przesusza. Więc naprawdę produkt genialny. W niejednym denku mogliście widzieć mnóstwo takich opakowań. Ja używam opakowania za opakowaniem. Tamte żele używam, jak mówiłam wcześniej, tylko dlatego, że ten po prostu ostatnio był niedostępny w żadnej drogerii niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, więc no po prostu musiałam jakoś się ratować, ale już są dostępne, więc cieszę się, ponieważ to jest genialny produkt. No naprawdę uwielbiam. Dalej też do twarzy mam moje ukochane kremy do twarzy, aż 4 sztuki. Już Wam pokazuję opakowanie. Jest to Evo Skin Puritin Rehydrin, krem przywracający nawilżenie do skóry wysuszonej kurację dermatologiczną. Tubka ma 40 ml. Jest to mój ukochany krem, używam opakowanie za opakowaniem i to jest jedyny produkt, który na razie mi się sprawdza. No naprawdę świetny, ponieważ nie zapycha właśnie, świetnie nawilża. I w szczególności polecam to osobom, które właśnie mają skórę tłustą, a na przykład stosują jakieś wysuszające leki od lekarza, które zwalczają trądzik. Myślę, że naprawdę się świetnie sprawdzi. Ale serdecznie generalnie polecam osobom, które mają skórę tłustą, która się zapycha zazwyczaj od jakichś kremów czy coś w tym stylu, ponieważ ten Wam tego nie zrobi. Nie wiem, czy on jest komadogenny, czy nie komadogenny, ale wiem na swojej skórze, wiem to, że nie zapycha. Mojej siostrze też się fajnie sprawdza, więc mogę Wam naprawdę serdecznie polecić. Ale na przykład, jeżeli macie skórę tłustą i używacie po prostu bardzo wysuszających produktów, no i potrzebujecie dobrego kremu, który Was nie zapcha, to polecam to. No i taka ilość opakowań chyba potwierdza moje słowa. Dalej też mam tutaj krem, tylko to już jest krem z filtrem. Solecrin, krem ochronny SPF 50+. Bardzo wysoka ochrona, skóra wrażliwa, normalna i mieszana. Właśnie też z Ivostinu. Tubka ma już 50 ml. Ja już kiedyś chyba miałam jakąś inną tubkę. I generalnie produkt jest spoko, chociaż ja nie jestem przekonana do SPF-ów i nie wiem, czy to jest dobry SPF. Mam zamiar w tym roku zainwestować w jakiś taki dobry, już się rozglądam w temacie i wiem, że ten ze Skin 79 jest bardzo polecany, więc może na tamten padnie, chociaż jeszcze się rozglądam w temacie. Ponieważ nie wiem, czy ten jest taki świetny. Generalnie jest w miarę ok, chociaż ja go często nie używam. Nie używam na co dzień, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy zapycha, a to głównie o to chodzi w kremach ze SPF-em, żeby dobrze chroniły, ale nie zapychały. No chroni rzeczywiście, ponieważ jest to mocna ochrona. Ja go kupiłam przede wszystkim, ponieważ stosowałam lek na przebarwienia, a do niego potrzebowałam stosować SPF-a, ale mam zamiar zacząć stosować SPF-y częściej, żeby nie postarzać sobie skóry po prostu tym, że eksponuję ją na promieniowanie słoneczne. Więc używałam go, ale nie za często, no nie zapchał mnie, ale chronił, więc mam tutaj o nim takie nie do końca zdanie, takie mieszane. Trochę mnie wkurza jego konsystencja, ponieważ był tępy, ale z drugiej strony trochę taki oleisty, łatwo się rozprowadzał po skórze, ale zostawia takie dziwne uczucie, no nie wiem. Będę jeszcze testować różne SPF-y, ja z wieloma nie miałam do czynienia, więc średnio mam porównanie, ale mówię, że taki zużyłam i nie sprawdził się najgorzej. Dobra, idąc dalej, mam tutaj mnóstwo opakowań mojej ukochanej maseczki z Garniera. To jest Pure Charcoal Black Tissue Mask Pore Tightening Plus Hydrating. Jest to taka czarna płachta. Maseczka rzeczywiście jest czarna, chociaż nie barwi skóry. Po prostu moja ukochana maseczka, co możecie zobaczyć. Najlepsza po prostu. I mam tak samo dużo jej na zapasie, ponieważ jest po prostu świetna. Jeżeli macie skórę tłustą, ale chcecie ją jednocześnie odświeżyć, ale i nawilżyć, zwężyć pory, ale żeby była rozświetlona i nawilżona, to polecam tego spróbować. No mnie się sprawdza świetnie, w każdym denku jest mnóstwo opakowań tej maseczki, używam ją raz w tygodniu, po prostu jest świetna. Czasem używam innej maseczki, ale generalnie raczej już sięgam tylko po tą i naprawdę serdecznie ją polecam. Dalej mam tutaj produkt, który już jest w okropnym stanie. I nie wiecie, co to jest, ale ja go w którychś niedawno ulubieńcach polecam. To jest krem z Yobe. Czekajcie, przypomnę sobie, jaki to jest zapach. Imbir, ale chyba jest tam też coś z wanilią. Wybaczcie, ale używam tego kremu już naprawdę dawno temu.
Jest to świetny krem. Ten ma genialny zapach, taki trochę męski, ale nie jest taki do końca męski. Naprawdę śliczny. Komu nie dałam tego kremu, w sensie nie używał tego kremu, w sensie ja mu dałam, to po prostu mówił, że pachnie świetnie. I dodatkowo wszyscy, tak samo jak ja, byliśmy zadowoleni z rezultatów, jakie daje. Genialny krem do rąk, genialnie nawilża, wręcz odżywia ręce. No, serdecznie Wam polecam, w szczególności na sezon jesienno-zimowy, jeżeli szukacie jakiegoś fajnego kremu, to myślę, że warto w ten zainwestować. Tubka ma pojemność... Zaraz znowu muszę odkręcić. Tubka ma pojemność 100 ml, starcza na bardzo długo. To jest też tubka aluminiowa, więc chciałabym na to zwrócić uwagę, jeżeli na przykład to właśnie nie lubicie kupować produktów w plastiku. Dodatkowo ta firma też ma świetne składy, na co warto zwrócić uwagę, więc jeżeli szukacie jakiegoś fajnego kremu, dodatkowo z fajnym składem, w innym opakowaniu niż zawsze, to polecam. Mnie się podobało, bo jest ono dosyć wygodne w użyciu i naprawdę da się praktycznie 100% produktu wydobyć z opakowania. Więc tak, serdecznie Wam polecam ten krem. Ja już kupiłam inny, o innym jakimś zapachu, nie pamiętam kompletnie jakim, ale mam na zapasie. Jak coś dostałam w Hebe. Niestety produkt nie jest tani, ale jest świetny i starcza na długo, więc jestem w stanie na niego tyle wydać. I tutaj już ostatnie dwa produkty z tej mniejszej siatki. Dwa produkty do ust. Tutaj, ojej, jakie zakurzone. Tutaj mam EOS-a, jednak to jest ta wersja inna, jak widzicie, na to opakowanie jest inne. To jest ta wersja taka przezroczysta. Skończyłam, więc nie zobaczycie, ale ten balsam jest naprawdę przezroczysty. Jednak niestety nie sprawdził mi się. Jednak wolę te tradycyjne wersje EOS-ów. No nie wiem, jakoś ten, no niby taką miałam warstwę nawilżającą na ustach, ale sam on nie nawilżał, on tylko tworzył taką powłoczkę, dzięki której moje usta się nie wysuszały. Ale to też był taki, ta powłoczka była taka dziwna w uczuciu. Pomijam to, że zapach, bo okej, zapach jest do wyboru, zapach mi się nie podobał, to był jakiś taki brzoskwiniowy, ale jeżeli chodzi o samo działanie, no to niestety nie jestem zadowolona. No raczej już po taki produkt, w sensie te, konkretnie ten rodzaj EOS-a nie sięgnę, będę kupować te standardowe, moje ukochane, no niestety, ale sam efekt taki wizualny, jaki robi, to wow, taki kompletnie przezroczysty balsam do ust, wow, no jak to w przypadku OS-ów gadżet. A tutaj mam produkt, uwaga, kolorówkowy znowu. To jest pomadka, którą lubię, chociaż zmieniłabym w niej to, żeby była bardziej trwała. Mówię tutaj o Avon Mark Liquid Lip Lacquer Matte w kolorze Dare to be Bare. Kolor świetny. Wiele razy jak miałam na ustach, dostawałam komplementy, jak na kanale miałam, to też pisaliście mi, że śliczny kolor, jaki to kolor, wiele było pytań. Ja właśnie ten kolor bardzo, bardzo, bardzo lubię. Dobra, pokażę Wam, chociaż potem się upaprzę, bo została mi dosłownie resztka. Tutaj z tego pędzelka wysmarowuję. Kolor jest po prostu śliczny, uważam. On trochę na ustach, mam wrażenie, że inaczej wygląda. Pomadka jest bardzo komfortowa w uczuciu, jest bardzo napigmentowana. Tutaj smarowałam, ale to dlatego, że po prostu mam taką resztkę, ale generalnie jedno maśnięcie i daje 100% koloru. Ślicznie wygląda, no naprawdę jest kompletnie matowa, tak aż kredowo matowa. Jedyne, co bym zmieniła, to żeby po prostu była trwała, ponieważ ona nie jest trwała, Wam pokażę tutaj. To jest cienka warstwa, ale ona się rozmazuje. I na ustach jest to samo. Nawet jak położycie cienką warstwą, ona się po prostu rozmazuje. Nie jest trwała. To bym jedyne co zmieniła, ale na tyle kocham tę pomadkę, że kupiłam już kolejną sztukę tego koloru i nawet inny ciemny, który miałam niedawno w filmie. Taki bardzo ciemny, winny kolor. Teraz będę brudziła się. Ale generalnie pomadki, te pomadki są świetne. Jedyne właśnie, co bym zmieniła, to trwałość. No ale... coś za coś. Pomadka ma 7 ml i powiem Wam, że starcza na naprawdę długo, więc serdecznie Wam polecam. No tylko fajne takie małe opakowanie, idealnie uważam, że do torebki. Wiem też, że jest wersja tych pomadek Mark Lip Lacquer, ale jakaś taka błyszcząca dla zainteresowanych, którzy nie lubią matu, więc tak. Ale generalnie polecam serdecznie. I sami widzicie, w sensie z tego, co mówię, że kupiłam kolejne, że warto. Dobra, teraz przechodzimy już do tej dużej siaty, w której mam takie produkty właśnie bardziej pod prysznic. I tutaj już widzę na wierzchu moje ukochane szampony Garnier Botanic Therapy, szampon intensywnie odżywia, mityczna oliwka.
Ja po prostu używam opakowania z opakowaniem tego szamponu. Fajnie oczyszcza skórę w sensie skórę głowy, a włosów nie wysusza za bardzo właśnie. Fajnie po prostu o nie dba, jakoś ich nie przesusza, ale te włosy i skórę głowy myje, więc tak. I zapach jest też przyjemny. Butla ma 400 ml jak coś. Naprawdę świetne. Polecam. Dalej tutaj widzę, mam produkty do włosów i to są właśnie nowe produkty do włosów, które ostatnio zużyłam. Pierwsze to jest Garnier Botanic Therapy. O nie, upopram się właśnie pomadką. Dobra. Botanic Therapy odżywka wzmacnia włosy łamliwe. To jest ta z olejkiem rycynowym i migdałami do włosów osłabionych i łamliwych. No odżywka, wiecie, no trochę tam nawilża te włosy, ale wiele za bardzo nie zrobi, bo to jednak nie jest maska. Ale jak na odżywkę nie było źle. Zapach trochę nie dla mnie, w sensie trochę mnie drażnił, ale wiecie, to już jest sprawa taka bardzo indywidualna. Ale generalnie za wiele temu produktowi nie mogę zarzucić, chociaż to jest tylko odżywka, ale no. Po prostu miałam w domu, więc zużyłam. Tutaj mam Garnier Ultra Dolce, shampoo Dolce Lenitivo. Nie wiem, czemu to nie jest po polsku, ale tak, ale taki szampon, on jest z tego co widzę tutaj jakiś jogurt i płatki owsiane albo owies, jakoś tak. Spoko był ten szampon, choć pomimo tego, że nie przysuszał włosów, to one mi jeszcze bardziej odstawały tutaj właśnie na górze niż zawsze, chociaż ich nie przysuszał generalnie, bo na całej długości były w porządku. Mył skórę głowy, ale nie było to też takie mocne oczyszczenie. Więc myślę, że ten szampon fajnie się sprawdzi, jak ktoś często myje włosy, albo ma, nie wiem, jakieś takie... nie może właśnie przytłuszczające się, tylko bardziej suche. Taki spoko szampon, ale nic wielkiego. I tutaj drugi szampon Ultra Dox Shampooing Nutrition Intense z awokado. Ten, no, ten już był jeszcze gorszy niż ten szampon, ponieważ ten to tak bardzo słabo oczyszczał skórę głowy, uważam. Chociaż nie było źle, ale no trochę słabo i też z włosami dosłownie nic nie robił. Jakoś takich nie nabłyszczał, nie nawilżał, no tak jakoś nic, więc takie, no nie poleciłabym. W sensie, jeżeli bym już miała wybierać, to naprawdę bym poleciła Wam ten albo jakikolwiek szampon z tej serii. Czyli nie wiem, jakieś tam z herbatą są, właśnie chyba z tym olejkiem rycynowym i migdałem, jakiś kokosowy, to już chyba bym bardziej Wam poleciła te. Dalej idąc, mam tutaj, widzę, mój ukochany olejek pod prysznic Zisany. Też używam opakowanie za opakowaniem, ponieważ to jest jedyny produkt, którego używam do golenia. Mi się świetnie sprawdza właśnie w tej roli. Więc serdecznie Wam polecam, dodatkowo jest tani, butelka 200 ml. No starcza na jakiś czas. O, właśnie zobaczyłam teraz, że to jest produkt vegan, więc dla zainteresowanych to polecam produkt wegański, jeżeli zwracacie na to uwagę. Dalej tutaj dwa produkty o tym samym zapachu, z tej samej serii, z tej samej marki. Tutti Frutti, to jest chyba Farmona, tak, Farmona. Tutaj mam rewitalizujące masło do ciała o zapachu brzoskwini i mango i pojemność to jest 200 ml. A tutaj mam cukrowy peeling do ciała, też o zapachu właśnie brzoskwini mango, też rewitalizujący i on ma 300 gramów. Ja peelingi, te Tutti Frutti, uwielbiam i tak naprawdę to są jedyne peelingi, które używam, ponieważ one są bardzo, bardzo mocne, są bardzo gruboziarniste, co bardzo w nich lubię, ponieważ ja potrzebuję mocnego peelingu i to są jedyne takie popularne w drogeriach, które rzeczywiście mi się świetnie sprawdzają. Serdecznie polecam, jeżeli macie problem właśnie z wyrastającymi włoskami, potrzebujecie mocnego peelingu, jeżeli po prostu lubicie gruboziarniste peelingi, to polecam właśnie Wam te Tutti Frutti. No i masło do ciała. One, właśnie te masła do ciała są świetne, naprawdę genialnie nawilżają skórę. Po prostu są świetne, mocno nawilżają, świetnie pielęgnują, natłuszczają de facto tę skórę, więc serdecznie Wam polecam, jeżeli macie bardzo suchą skórę, borykacie się z jakimiś suchymi skórkami na ciele, serdecznie polecam. Ten zapach jest taki ciekawy, ponieważ jest słodki, ale właśnie ma taką nutę troszeczkę orzeźwiającą. Ja teraz mam na zapasie inny zapach, będę sobie testować, ale no generalnie serdecznie Wam polecam te dwa produkty z Tutti Frutti. Cukrowy peeling i masło do ciała są świetne. Wow.
Dalej idąc, mam tutaj też takie pudełka w tym stylu mojej ukochanej maski do włosów Garnier Fructis nawilżająca maska Aloe Hair Food. Genialnie działa na włosy, scala tak optycznie końcówki, genialna jest po prostu. I dodatkowo ma śliczny zapach, który się utrzymuje na włosach, serdecznie polecam. Starcza na dosyć sporo, ma 390 ml, chociaż chciałabym, żeby była trochę tańsza, ale no cóż, na to nic nie poradzę. No i słuchajcie, ostatnie już produkty są to żele pod prysznic, tutaj mam. Chyba trzy są takie same, tak, trzy są takie same, czyli Care and Starfruit z Niva. One mają 500 ml. Właśnie pachną tak bardzo orzeźwiająco, tak bardzo energetyzująco tą karambolą. Bardzo fajne. I tak naprawdę teraz używam tylko tych, ponieważ niestety moich kokosowych od lat ulubionych nie ma w Polsce, więc używam tych, ponieważ mają spoko zapach. A żele pod prysznic z Niva bardzo dobrze mi się sprawdzą, ponieważ dobrze myją skórę, ale jej nie przesuszają, fajnie o nią dbają, więc tak, to są moje ulubione, więc trzy opakowania. I jeszcze czwarty też jest z Niva, tylko po prostu inny zapach i pojemność aż 750 ml, czyli Care and Orange. Taki zapach rzeczywiście pomarańczowy, chociaż nie mój ulubiony, ale no, jakby sprawdza się tak samo jak te w mniejszej pojemności, tylko po prostu ma inną pojemność, ale to też żel pod prysznic. No i słuchajcie, ta szata też pusta, to znaczy, że już koniec, to wszystkie produkty w tym filmie. Mam nadzieję, że to denko Wam się spodobało, jeżeli tak, to koniecznie dajcie kciuka w górę. Piszcie, czy chcecie dalej denka, ponieważ widzę, że chętnie ogląda się, ale tak, wolę zapytać. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach. Walnęłam w pudełka. Dobra, ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!